Cześć, to Ignacy z Japonii. Dzisiaj jedziemy nad jezioro Akan, gdzie są gorące źródła i osiedle ludzi Ainu. Ainu to lud, który mieszka przed Japończykami na Hokkaido. Ainu to mniejszość etniczna na północy Japonii. Japończycy jako lud zamieszkali Hokkaido dopiero w XIX wieku, ale wtedy już od dawna mieszkali ludzie Ainu na Hokkaido. Ich język jest całkiem inny od japońskiego i jeszcze mają oryginalną kulturę. Nie wiadomo, ile dokładnie jest teraz Ainu w Japonii, ale w miejscowości Akan znajduje się największa osada ludzi Ainu na całym Hokkaido. I tam mieszka mniej więcej 120 Ainu. Jestem na wiosce Ainu i to miejsce jest obok miasteczka gorących źródeł Akanko Onsen. Akanko Onsen to nazwa miejscowości i dosłownie znaczy gorące źródła nad jeziorem Akan. To jest nadal w Kushiro, ale kiedyś to było odrębne miasto i to jest 2 godziny samochodem od miasta Kushiro. Najpierw zjadłem obiad w restauracji, gdzie podają tradycyjne potrawy. To jest curry w stylu Ainu. Używane są jelenie mięso i górskie warzywa. Tutaj są sklepy i restauracje dla turystów i najwidoczniej na piętrach mieszkają. Czyli to jest jednocześnie na przykład sklep i dom. Tutaj ludzie mieszkają i utrzymują się zarabiając na turystyce. I właśnie teraz jeden pan, pewnie Ainu, pokazał mi jak grać na instrumencie tradycyjnym. Jeśli chodzi o kulturę, to jako rzemieślnicze produkty Rion, drewno, jeszcze mają taki charakterystyczny wzór. Polska ma historyczny związek z ludem Ainu, bo Bronisław Piłsudski, czyli brat Józefa Piłsudskiego, jako etnograf zajmował się ludem Ainu. Na Sachalinie i Hokkaido badał język i kulturę Ainu i teraz w Japonii są jego potomkowie. Ale niestety Japończycy ogólnie nie interesują się tematyką Ainu i mało kto wie o tym. Teraz zerknijmy na miasteczko gorących źródeł, jest tuż obok.
Teraz jestem w miasteczku, ale to jest tak naprawdę tylko jedna ulica, jest pusto, ale za mną jest hotel, w którym często nocowaliśmy. Nie często, ale na odpoczynek. To jest Akanko, czyli jezioro Akan. Pięknie. I tam jest góra Uakandake. Chyba Uakandake, czyli Akandake, nie wiem. Ale są dwie góry. Teraz nie widać było, więc jeszcze raz. I te dwie góry są małżeństwem. Dziękuję za oglądanie. Dojazd do Akan jest trudny, ale skansen Ainu jest bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że więcej osób zainteresuje się tematyką Ainu.